Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Jezus domaga się od swoich uczniów, a zatem od każdego z nas, dynamizmu apostolskiego, wypływającego z entuzjazmu wiary. To naturalna kolej rzeczy. Stajemy się uczniami Chrystusa, poznajemy Go i każdego dnia coraz bardziej Go miłujemy, bardziej ufamy Jego słowom i stajemy się naśladowcami Jezusa w codziennym życiu. Jezus chce również, abyśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na wszelkie możliwe sposoby. Dobra nowina, jaką na świat przyniósł Jezus Chrystus, Syn Boży, jest wartością uniwersalną, skierowaną do wszystkich i dla wszystkich konieczną do życia. Głosimy Ewangelię najpierw własnym życiem, a następnie także poprzez słowo zachęty i pouczenia. Bierność wobec wezwania do apostolstwa jest równoznaczna z brakiem miłości bliźniego. Jak można pozostać obojętnym wobec sytuacji, w której inni ludzie są daleko od Boga, a tym samym skazują się na wieczne potępienie? Apostołowie zostali zapaleni tym niezwykłym ogniem Ducha Świętego, entuzjazmem dzielenia się miłością i Ewangelią ze wszystkimi wokoło. Podejmują wysiłek, stają w porę i nie w porę. W każdej sytuacji zaświadczają o miłości Bożej wobec każdego z nas. Wejdźmy w ich ślady. Dzielmy się naszą wiarą z innymi ludźmi. W imię miłości ukazujmy im, że Bóg pragnie naszego zbawienia i bezwarunkowo kocha każdego z nas. Dzielmy się z innymi tą największą radością naszego życia, jaką jest Bóg.